To, co teraz powiem, to będzie chyba najbardziej oczywista rzecz, jaką kiedykolwiek na tym kanale powiedziałem. Przekład nigdy nie dorówna oryginałowi. Nigdy nie będzie w 100% przełożeniem oryginału. Dlaczego? Bo nie może nim być. Przekład to nie jest jedynie przełożenie jeden do jednego, słowa do słowa, żeby powstała polska wersja książki z angielskiej wersji. Zawsze będą między tymi tekstami różnice, ponieważ mamy różnicę języka, mamy różnicę kultury, mamy też różne wyrażenia, które w języku polskim na przykład nie występują, a są nagminnie stosowane w języku angielskim. Takich rzeczy jest oczywiście dużo, dużo więcej. Czasami trzeba tekst w taki sposób przełożyć, żeby był zrozumiały dla polskiego odbiorcy nieznającego kultury na przykład innego kraju. W związku z tym od razu teraz uprzedzam. Ten film nie ma na celu w żadnej mierze hejtowania tłumacza Andrzeja Polkowskiego w tym przypadku, ponieważ będziemy skupiali się na Harrym Potterze. Ponieważ każdy tłumacz w takim czy mniejszym stopniu musi polegać na sobie i musi podejmować mniej lub bardziej drastyczne decyzje, decydując się na to, żeby tekst jakiś zastąpić czasami innym. No ale taka już jest rola tłumacza. Dzisiaj o kilku przypadkach mocnych zmian, mocnych rzeczy, które zostały zmienione, ważnych scen, które inaczej brzmią w języku polskim, a inaczej w języku angielskim. Będą tutaj również sceny, które w języku polskim w ogóle nie brzmią, a w języku angielskim już tak. Skupiając się bardziej na kamieniu filozoficznym i mniej na kolejnych tomach, oczywiście nie będę tutaj przedstawiał wam wszystkich różnic w tekście, bo to zajęłoby nam całe godziny, zresztą takich różnic we wszystkich tomach są setki, dlatego nie będę tutaj się oczywiście na takich rzeczach skupił i one oczywiście nie wszystkie są warte uwagi. Co więcej, nie będę też zdradzał tutaj niewiarygodnej ilości tych ciekawostek, ponieważ ten film ma jeden cel. Zachęcić was do eksploracji tekstu i do tego, żebyście przeczytali tekst w języku angielskim. Na początek odpowiedź na pytanie, które często mi zadajecie. Czytaczu, czy ty czytasz w języku angielskim? Odpowiedzieć czytam byłoby sporym nadużyciem, ponieważ czytuję w języku angielskim, ale nie zdarza mi się to zbyt często, ponieważ wystarczająco dużo książek mam w języku polskim do czytania, a gdybym miał jeszcze brać pod uwagę książki w języku angielskim, to chyba nigdy bym się nie odrobił i zawsze byłbym pod kreską, mając coraz większy stos książek do przeczytania. Także ja na ogół czekam na polską wersję, żeby móc czytać polską wersję, mimo że no nie jest ona tak doskonała. Jak się u mnie zaczęło z językiem angielskim? Przez Harry'ego Pottera. Tak bardzo chciałem przeczytać Harry'ego Pottera i Księcia Półkrwi przed polską premierą, że sięgnąłem po książkę po angielsku i zacząłem czytać, mimo że wcześniej w ogóle nie miałem styczności z tym językiem. Przez podstawówkę, przez gimnazjum uczyłem się tylko i wyłącznie języka niemieckiego, natomiast dopiero od liceum zacząłem się uczyć angielskiego, a przed rozpoczęciem liceum wyszedł Harry Potter i Księcia Półkrwi. Jak możecie się domyślić, mając podstawy z języka niemieckiego, niewiele udało mi się zrozumieć z brytyjskiej wersji Harry'ego Pottera. Natomiast lepiej już było w 2007 roku, kiedy wyszły Insygnia Śmierci, kiedy całą książkę mogłem przeczytać dla siebie. Co jest najważniejsze w nauce języka angielskiego? Ja mogę już wam zdradzić taką ciekawostkę na początku. I to nie tylko tyczy się języka angielskiego, ale chyba każdego innego języka i wielu innych dziedzin. Być zainteresowanym i robić to dla przyjemności. Ja w szkole nauczyłem się języka niemieckiego w takim stopniu, że dzisiaj z 9 lat nie pamiętam praktycznie nic. Guten Morgen, Schmetterling, auf Wiedersehen. Dziękuję bardzo, natomiast po angielsku mogę mówić, mogę czasami słuchać, pisać, czytać. Nie ma z tym większego problemu. Oczywiście tam ze słuchaniem i mówieniem troszkę mniej, bo książki tego nie za bardzo uczą. Także tak, moja historia z językiem angielskim rozpoczęła się właśnie od Harry'ego Pottera. Chęć poznania dalszych losów, bez konieczności półrocznego ponad oczekiwania na kolejny tom, zaowocował tym, że zacząłem czytać te książki. A później przyszedł taki czas, że stwierdziłem, skoro mam już polską wersję przeczytaną ponad 20 razy, to może by tak przeczytać wersję angielską i zobaczyć, czym to się ta wersja angielska różni. A różni się. I takie ciekawosteczki właśnie teraz. Na ogół różnice w tłumaczeniu polegają na tym, że czasami tłumacz użył innego synonimu, nie do końca odnalazł się w kontekście, bądź jeszcze nie wiedział na wczesnym etapie, jak niektóre zdarzenia czy rzeczy będą, jaką będą miały rolę w kolejnych tomach, w związku z czym tłumaczył tak, a nie inaczej. Bardzo często Andrzej Polkowski nie wykorzystywał drobiazgowości Rowling w stosowaniu fachowego nazewnictwa, na przykład sowy. U Polkowskiego sowa i puchacz są stosowane często zamiennie, podczas gdy oczywiście to są zupełnie różne gatunki ptaka, a Rowling już od pierwszych tomów, od pierwszego tomu za każdym razem pisała o gatunku sowy. To nie była sówka, tylko na przykład płomykówka.
To nie był dumny puchacz, tylko na przykład sowa jarzębata i tego typu różne zmiany. Oczywiście wiele zmian wynika również z tego, że niektórych rzeczy nie mogliśmy przełożyć bezpośrednio na język polski, niektóre były zbyt częstymi wtrąceniami, ciągłe powtarzanie tych samych zwrotów. No jednak tłumacz musiał się tutaj wysilić, żeby stworzyć coś własnego. Ale pomijając takie delikatniejsze przeróbki, mamy też w Harrym Potterze kilka rażących odejść od oryginału. Na przykład usunięte dialogi, usunięte sceny, czy też zmiana treści niektórych tych scen, wydźwięku. To się tłumaczowi zdarzało bardzo często. Brak konsekwencji na przykład w nazewnictwie, bo na przykład McGonagall mówiąca do każdego panno panie, panno panie, a czasami mówi w języku polskim panno Patil, a zaraz potem mówi Patil, panno Granger, Granger. Wobec czego brak konsekwencji tutaj był nagminny. Ale to oczywiście nie jest jakiś tam błąd, nad którym moglibyśmy klękać i płakać, Boże, jakie to błędy. Ale już usuwanie dialogów, czy tam pomijanie, to też rzecz ludzka, można coś tam pominąć, coś się źle spojrzy. No ale to już nam czyni różnicę. Jedna z najbardziej zasadniczych różnic w Kamieniu Filozoficznym to fakt, że w tej książce w oryginale pojawił się Justin Finch Fletchley. Tymczasem w polskiej wersji ta postać pojawia się dopiero w drugim tomie. A w jakiej to scenie pojawia się w Kamieniu Filozoficznym? Ceremonia przydziału w polskiej wersji czytamy. Zawsze wybierano go na samym końcu. Nie dlatego, że był gorszy od innych, ale dlatego, że wszyscy się bali, żeby Dudley nie uznał ich za jego przyjaciela. Granger Hermiona. Tymczasem w oryginale. Zawsze wybierano go na samym końcu. Nie dlatego, że był gorszy od innych, ale dlatego, że wszyscy się bali, żeby Dudley nie uznał ich za jego przyjaciela. Finch Fletchley Justin Hufflepuff. Czasami, jak zauważył Harry, tiara wykrzykiwała nazwę domu od razu, ale w niektórych przypadkach potrzebowała chwili na podjęcie decyzji. Finnegan Seamus, chłopiec o piaskowych włosach stojący w kolejce obok Harry'ego, siedział na stołku przez blisko minutę, zanim tiara zdecydowała się przydzielić go do Gryffindoru. Granger Hermiona. Nie pytajcie, bo nie wiem, dlaczego ten fragment został z polskiej wersji usunięty. Inne takie błędziki mniejszego kalibru, ale dość uderzające w oczy, na przykład Malfoy pytający u Madame Malkin Harry'ego: a ty, jaki masz przydomek rodowy? Podczas gdy Malfoy pytał go o jego nazwisko, tak po prostu, jak się nazywasz? Oczywiście w języku angielskim what's your name oznacza, jakie masz imię, oczywiście, podaje się imię. Tymczasem tutaj ewidentnie Malfoyowi chodziło what is your surname anyway? Czyli chodziło mu o nazwisko, ale przetłumaczenie tego, jaki jest twój przydomek rodowy, no zdaje się nie mieć żadnego podparcia. Pierwsza rozmowa Harry'ego z Ronem, kiedy w pociągu Ron opowiada Harry'emu o swojej rodzinie. Chyba tak. To znaczy, zdaje się, że mama ma jakiegoś dalszego kuzyna, który jest księgowym, ale nigdy o nim nie rozmawiamy. W polskiej wersji na tym się kończy ten dialog, tymczasem w wersji angielskiej Harry odpowiada Ronowi: więc musisz już bardzo dobrze znać się na magii. No, skoro ma całą rodzinę czarodziejską, to musi znać się na magii, prawda? Kiedy poznajemy Neville'a, Neville opowiada o tym, jak dowiedział się, że jest czarodziejem. Dopiero jak miałem 8 lat, stryjek przyszedł do nas na obiad, złapał mnie za kostki u nóg i wywiesił za okno. A tu babcia go pyta, czy nie zjadłby bezy? No więc mnie puścił, bo bardzo lubił bezy, a ja spadłem do ogrodu, odbiłem się od ziemi jak piłka i znowu spadłem na drogę. Tymczasem w oryginale mamy tutaj w tym tekście więcej informacji i niektóre są sprzeczne z tym, co czytamy w języku polskim. Dopiero jak miałem 8 lat, stryjek Algy przyszedł do nas na herbatę, nie obiad, złapał mnie za kostki u nóg i wywiesił za okno. A tu stryjenka Enid, nie babcia, go pyta, czy nie zjadłby bezy. I on tutaj w żadnym momencie nie mamy wtrącenia, że on bardzo lubił bezy. I wtedy mnie przypadkowo puścił. Przypadkowo. A ja spadłem do ogrodu i odbijając się od ziemi, jak piłka, wypadłem na drogę. Bliźniacy mówiący o tajnym przejściu. Założy się, że chodzi mu o to samo, które znaleźliśmy rok temu. Wiesz, to za posągiem Grzegorza Przymilnego. Tymczasem w oryginale. Założy się, że chodzi mu o to samo, które znaleźliśmy w ciągu naszego pierwszego tygodnia tutaj. Wiesz, to za posągiem Grzegorza Przymilnego. Też nam to wiele mówi o bliźniakach. Inna mała wpadka, kiedy w wersji polskiej Hermiona otrzymuje punkty od McGonagall za zaklęcia świetlne, a w wersji oryginalnej za wiedzę na temat tych zaklęć. No to jest różnica. Z okien zamku można było zobaczyć Hagrida, jak oczyszcza oblodzone tyczki bramkowe na boisku. W wersji oryginalnej z okien zamku można było zobaczyć Hagrida, jak usuwa lód z mioteł na boisku. Tyczki, a miotły. Mecz Quidditcha pełno emocji. Usunąć go z boiska, czerwona kartka, ryczał Dean Thomas.
O czym ty mówisz? Zdziwił się Ron, tymczasem w oryginale. Usunąć go z boiska, sędzio, czerwona kartka. To nie piłka nożna, Dean, przypomniał mu Ron. Nie możesz wyrzucać ludzi w Quidditchu. I co to właściwie jest ta czerwona kartka? Przy sowach wspominałem o tym, że niektóre inne nazwy własne również były gorzej tłumaczone, czy inaczej tłumaczone, nie tak jak powinny. Na przykład tutaj mamy Rona wpatrującego się w zwierciadło Ein Eingarb i mówiącego: wyglądam starzej i jestem najlepszy! Tymczasem w wersji oryginalnej mówi: wyglądam starzej i jestem prefektem naczelnym. Później Dumbledore, odnosząc się do tej sytuacji, mówi, że Ron wyglądał jak prymus. No, niby prefekt naczelny i prymus to to samo, ale jednak no, prefekt naczelny to prefekt naczelny, swoją rolę w Hogwarcie odgrywa. W polskiej wersji Kamienia Filozoficznego nie dowiemy się również, co powiedział Irytek, kiedy zauważył obecność niewidzialnej zjawy na korytarzu. Oczywiście to był Harry, Ron i Hermiona pod peleryną niewidką. Trzeba wezwać Filcza. Powinienem to zrobić, gdy coś niewidzialnego pałęta się wokoło. W polskiej wersji tych słów Irytek nie wypowiada. Wygrał w szachy z olbrzymami! To jednakowoż nie to samo, co poradził sobie z olbrzymimi szachami McGonagall, prawda? I ostatnia ciekawostka z Kamienia Filozoficznego, która w innym świetle stawia nam Neville'a. Neville po tym, jak otrzymał 10 punktów, te 10 punktów na wagę zwycięstwa Gryffindoru. Harry, Ron i Hermiona wstali, rycząc w niebogłosy. Kiedy Neville, blady jak papier, zniknął w tłumie, który rzucił się na niego, by go uściskać, poklepać i podrzucić w powietrze. W wersji oryginalnej czytamy: Harry, Ron i Hermiona wstali, rycząc w niebogłosy, kiedy Neville, blady jak papier, zniknął w tłumie, który rzucił się na niego, by go wyściskać. Jak dotąd Neville nie zdobył dla Gryffindoru choćby jednego punktu. Wspominałem wam już na początku o sposobie, w jaki ja się nauczyłem języka angielskiego, poprzez ukochaną książkę, chcąc się dowiedzieć coraz więcej, chcąc potem z internetu ściągać informacje, być na bieżąco, nie musi czekać na to, aż ktoś to zrobi za mnie. Oczywiście w czasach, kiedy ja się uczyłem języka angielskiego, możliwości było dużo mniej niż jest teraz. Ja pamiętam, że Harry'ego Pottera i Księcia Półkrwi próbowałem tłumaczyć przez bardzo prymitywny translator, który Harry Potter tłumaczył jako złupić garncarz. Także sami widzicie, jak to wyglądało. Uważam, że system szkolnictwa, system nauki języka obcego w szkole jest po prostu żenujący, bo bardziej skupia się na gramatyce, a nie na mowie. Więcej będziemy znali czasów zaprzeszłych i innych w ogóle tam rodzajów gramatycznych, nie wiem nawet jak to określić, niż słówek, także pojedziemy za granicę po nauce w szkole z możliwością pięknego wysławiania się, ale z wielkimi brakami leksykalnymi, bo na to się nacisku takiego nie stawia. Natomiast dzisiaj jest wiele różnych opcji, z czego jedną chciałbym wam właśnie w tym momencie przedstawić i jest to aplikacja Babbel. Przede wszystkim o dostępności. Możecie z niej korzystać zarówno na komputerze, jak i na telefonach czy urządzeniach z iOS-em bądź na Androidzie. Lekcje możecie sobie pobierać, w związku z czym nie musicie być stale dostępni, podłączeni do internetu, żeby móc się uczyć. Na tę chwilę z języka polskiego można uczyć się języka angielskiego oraz niemieckiego, zaś z obcych języków można się uczyć nawet 13 języków. Za całą aplikacją stoi gama specjalistów językowych, ekspertów językowych, którzy dbają o to, żeby te lekcje były jak najbardziej efektywne i ta nauka języka, żeby była jak najbardziej przynosząca tutaj korzyści i to wypracowana w taki sposób, żeby w nas jak najwięcej z tego zostawało. Mamy tutaj do czynienia z dużą gamą różnorakich tematów, jak i z bogatym słownictwem. Będziemy uczyli się sytuacji codziennych albo i mniej codziennych i będziemy też kładli nacisk na wszystkie tak naprawdę istotne rzeczy w nauce języka. Słuchanie, mówienie, pisanie, czytanie. Więc wszystkie te aspekty są tutaj ważne, podkreślone. Jest to też aplikacja za rozsądną cenę. Nie będziemy wydawali grubych pieniędzy na to, żeby się tego języka uczyć, a dobór tematów i to, w jaki sposób one są przedstawiane, pozwala nam korzystać z tego w jak najlepszym dla nas stopniu. Co więcej, same lekcje trwają nie więcej niż 15 minut, około 15 minut na każdą lekcję. W związku z czym można się uczyć w drodze do pracy czy do szkoły, korzystać z każdej wolnej chwili bez wymówek, że o, ja nie mam czasu, żeby uczyć się języka obcego. No to jest po prostu bez sensu. To, na co ja zwracam bardzo dużą uwagę, to jest fakt, że w szkole strasznie mnie męczyły dialogi. I dialogi w szkole to dla mnie był koszmar, natomiast tutaj czasami jakiś żarcik sytuacyjny się trafi, no na przykład twojego szefa czy tam kolegi nie zaprosimy na ślub, bo on lubi wypić, albo że kogoś tam jeszcze musimy wyrzucić z listy gości, bo musimy ciąć koszty, twojej byłej żony nie zaprosimy, bo ona życzy nam rozwodu.
więc wiecie, tego typu jakieś ciekawostki, które wprowadzają też w te dialogi życie. Ale same lekcje, ja zwróciłem najbardziej uwagę na początkujące lekcje, oczywiście, żeby zobaczyć, czy ja na przykład sam byłbym w stanie się uczyć w taki sposób. I przyznam wam szczerze, że jest bardzo duża gama takich informacji, które do nas przychodzą, ale one są stopniowo podawane i każda rzecz jest wyjaśniona. Do każdej rzeczy możemy sobie tak naprawdę rozwinąć jakieś wyjaśnienie, dowiedzieć się więcej. Też cały system, cała aplikacja podpowiada nam to i daje do zrozumienia, daje wskazówki, jak z tego korzystać, co do czego jest i w ogóle jest bardzo taka, powiedziałbym, intuicyjna, wykorzystując nasze wszystkie zmysły. Jeżeli ktoś ma mikrofon, może sobie również podłączyć mikrofon i ćwiczyć wymowę, a system będzie sprawdzał poprawność tej wymowy. Pisanie wszystko. W opisie znajdziecie link, który was przeniesie do miejsca, w którym dowiecie się znacznie więcej niż ode mnie. No i kolejne tomy. Ciekawostki z kolejnych tomów. Tutaj nie będę tak drobiazgowy, ponieważ zależy mi na tym, żebyście sami mogli odkryć te ciekawostki. Natomiast kilka takich ciekawszych. Będę się tutaj skupiał przede wszystkim na wszelkich wierszykach, piosenkach, które w polskiej wersji często były bardzo mocno zmieniane. Czasami była ta zmiana nieuzasadniona i zupełnie niepotrzebna. A zacznijmy od bardzo sekretnego dziennika, czyli rozdział w Komnacie Tajemnic, kiedy to Harry słucha walentynki autorstwa Ginny. Ma oczy zielone jak pikle z ropuchy, tutaj się zgadza, jego włosy są czarne jak tablica, tutaj też jest okej. O, gdyby moim został bohater mych snów, tymczasem w oryginale, chciałabym, by był mój, jest naprawdę boski. I ostatnie, które drażni mnie najbardziej, służyłabym mu jak diablica. Bohater, który stawił czoła czarnemu panu. No kurczę, jeżeli w oryginale mamy wyraźne odniesienie do czarnego pana, to powinniśmy się skupić na tym czarnym panu, a nie na tym, że Ginny chciałaby być diablicą Harry'ego, bo to kojarzy się bardziej z Bellatrix. Bellatrix mogłaby takie coś zaśpiewać Voldemortowi, ale Ginny Harry'emu... Słowem wtrącenia, inna ciekawostka z Komnaty Tajemnic jest taka, że gnomy ogrodowe potrafią mówić. Może nie są jakoś zbyt wylewne i zbyt wielu słów nie potrafią wypowiedzieć, ale takie soczyste odwal się potrafią powiedzieć i tego również w polskiej wersji nie znaleźliśmy aż do czasu ilustrowanej Komnaty Tajemnic, w której to po raz pierwszy gnomy ogrodowe zyskały sobie głos. Skoro przy stworach i ich właściwościach jesteśmy, to jeszcze zwróćmy uwagę na Szyszymorę. Szyszymora, czyli inaczej Kikimora, postać z mitologii słowiańskiej. Szyszymora pojawiła się w polskiej wersji w Więźniu Azkabanu, będąc odpowiednikiem Banshee. Tymczasem, jeżeli bierzemy pod uwagę fakt, że Harry Potter to jest bardzo brytyjska książka, skupiająca się co prawda na mitologii, ale bardzo brytyjska w swoim wydźwięku, to tłumacz tutaj bardzo źle zrobił, wciskając na miejsce zjawy przedstawiającej młodą kobietę i zwiastującą na ogół śmierć kogoś w rodzinie, czyli Banshee z mitologii irlandzkiej, wciskając naszą rodzimą Szyszymorę, która ani nie jest zjawą młodej kobiety, ponieważ na ogół wygląda jak taka niska, brzydka babula, ani też nie zwiastuje śmierci. Ona ewidentnie tutaj karze ludzi za ich postępki, zsyła koszmary, jakieś złe wizje, doprowadza ich do szaleństwa. Także mamy tutaj zupełnie inny wydźwięk postaci i uważam, że no Szyszymora w Harrym Potterze pojawić się nie powinna, a powinna zostać oryginalna Banshee. Co się tyczy piosenek i wierszyków, oczywiście można byłoby tutaj podać również zagadkę z Czary Ognia, ale nie chciałbym tej zagadki poruszać, ponieważ to jest logiczne, że tłumacz, chcąc zachować odpowiedź pająk, musiał tutaj tę zagadkę przerobić na taki sposób, żeby ona nadal była logiczna w języku polskim. Ale na przykład Irytek w Zakonie Feniksa śpiewa: wszyscy sobie myślą, że Potter to Ham. Okej, lecz prawda jest inna, powie Iryś wam. Nie. Niektórzy, którzy są bardziej grzeczni, sądzą, że Potter jest po prostu smutny. Potterek dostał świra i w tym cały kram. No i tutaj moglibyśmy powiedzieć, lecz prawda jest inna, powie Iryś wam, bo Potterek dostał świra. Czemu nie ma w tej piosence informacji o tym, że niektórzy mogą uważać Pottera nie za chama, tylko za kogoś smutnego? I tutaj przykład, dla którego ja nie widzę wytłumaczenia, czyli piosenka Weasley jest naszym królem. Piosenka, którą będę przytaczał w całości. Weasley wciąż puszcza gole. No okej. Okay. Oczy ma pełne łez. Nie jest w stanie zablokować pojedynczej pętli. Kapelusz zjadły mu mole. To właśnie dlatego ślizgoni śpiewają. On naszym królem jest. Weasley jest naszym królem. Weasleya ród ze śmietnika. Weasley urodził się w śmietniku. Okej. Okay. I tam jest jego kres. Zawsze przepuszcza kafla. Przed kaflem zawsze umyka. Weasley zapewni nam zwycięstwo. On naszym królem jest. Weasley jest naszym królem. No kochani,
Wydaje mi się, że tutaj tłumacz niepotrzebnie wszedł w takie bardziej osobiste wycieczki. Bo w oryginale, jak widzicie, nie ma słowa o tym, że oczy ma pełne łez, kapelusz zjadły mu mole, tylko po prostu ślizgoni się cieszą, że on im da wygraną, że nic nie potrafi obronić, że jest beznadziejnym bramkarzem. Tymczasem w polskiej wersji są to typowo wycieczki uderzające w Weasleya. Oczy ma pełne łez, kapelusz zjadły mu mole. Zupełnie to niepotrzebne, bo tutaj też nie musieliśmy jakoś rymów zachowywać. Można było to zrobić bardziej dosłownie i bez jakichś tam udziwnień. W ogóle wydaje mi się, że tłumacz miał tutaj duży problem z tym, żeby pozostawić powtórzenia. Weasley jest naszym królem, Weasley jest naszym królem. Dlatego czasami to jest Weasley jest naszym królem, a czasami on naszym królem jest. Co też no nijak się ma do wersji oryginalnej, bo można to było powtórzyć, zachować ducha oryginału, nie kombinować. Dla mnie ta piosenka w polskiej wersji jest przekombinowana, podobnie zresztą jak jej wersja pozytywna po tym, kiedy Gryffindor zwycięża w pucharze. Bramkarzem jest Nafes. Nie. Weasley jest naszym królem. Więc zaśpiewajmy chórem. Nie. Nie przepuszcza kafla. On naszym królem jest. I tutaj oczywiście koniec mamy, więc śpiewają gryfoni, które akurat tutaj się pojawiło, więc śpiewają gryfoni, a analogiczna wersja, więc śpiewają ślizgoni, już się w tej piosence nie pojawiła. Dlaczego, ja się pytam? Nie wiem. I piosenka ulubienicy, pani Weasley. Na nic więcej nie czekaj, bo nocą cię ktoś wynagrodzi. Nie. Uważaj ci kociołek gorącej, mocnej miłości, by ci było ciepło nocą. Po co takie zmiany były wprowadzane, ja nie rozumiem. Oczywiście tłumaczenie poezji, tłumaczenie liryki zawsze rządzi się swoimi prawami. Ale w takich sytuacjach, kiedy nie mieliśmy żadnej informacji o rytmie, nie mieliśmy tutaj nawet rymów szczególnie, nic nie mieliśmy, tłumacz mógł jednakowoż iść zgodniej z duchem oryginału, moim zdaniem przynajmniej, nie odchodząc od niego tak bardzo, jak odszedł w przypadku właśnie tutaj tej piosenki, tak? Generalnie w Harrym Potterze wiele takich rzeczy, drobnostek zmienia się jak w kalejdoskopie. Czasami tłumacz decyduje się na taką nazwę, czasami na inną. To są oczywiście rzeczy logiczne, bo nikt nie jest chodzącą encyklopedią i nie zapamiętuje wszystkiego. Natomiast wydaje mi się, że baczniej powinno się przyglądać właśnie tym momentom, w których dialogi są poucinane, kiedy dialogi są pozmieniane, kiedy pojawiły się po prostu błędy translacyjne. Ale tak jak podkreślałem, nie chcę hejtować tutaj tłumacza i żadnego tłumacza. Każdy tłumacz popełnia błędy. Zresztą jak każdy człowiek, tłumacz to też tylko człowiek. Tylko albo i aż. Chodzi mi po prostu o to, żeby was zachęcić do tego, byście sami, mając taką możliwość, spróbowali czasami sięgnąć po oryginał, na przykład w języku angielskim, by przeczytać, dowiedzieć się, jak to wyglądało w tej wersji. Żeby zobaczyć od tej drugiej strony, czy coś się zmieniło, czy jest wszystko tak, jak być powinno. Tymczasem z mojej strony to tyle, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, mam nadzieję, że nie jesteście zawiedzeni tym, że nie zdradziłem wam wszystkich uchybień w tłumaczeniu Harry'ego Pottera, ale tak jak mówię, zależy mi na tym, żeby was zmotywować, zmobilizować, żebyście się tego języka angielskiego uczyli, bo dzisiaj, no nie ukrywajmy, jednak język angielski nie jest czymś wyjątkowym, nie wpiszemy sobie to w specjalne uzdolnienia do CV, lecz raczej jest to rzecz bardzo, bardzo podstawowa i warto go znać. Ja na przykład, nie znając języka angielskiego, nie wiem, jakbym dzisiaj w dzisiejszym świecie funkcjonował. Nawet w świecie Harry'ego Pottera, gdzie tłumaczenia różnych ciekawostek Pottermore i tak dalej wymaga jednak jakiejkolwiek znajomości języka angielskiego. Dajcie znać w komentarzach, czy czytaliście Harry'ego Pottera w oryginale, albo czy planujecie czytać w oryginale. I cóż, trzymajcie się ciepło, subskrybujcie kanał, obserwujcie profile na Facebooku oraz na Instagramie. Cześć!